Witaj w Teamfight Tactics, autobattlerze od Riot Games, w którym gracze budują własne armie w oparciu o postaci ze świata Runetery. Rozgrywka w Teamfight Tactics trwa od 25 do 40 minut i bierze w niej udział 8 graczy. Każdą partię rozpoczyna karuzela. Gracze wybierają jednego bohatera z przypisanych do niego przedmiotem. To będzie twój startowy pionek, ale nie przywiązuj się zbytnio do wyboru. Z czasem przekonasz się, że najbardziej wartościowe na pierwszej karuzeli są konkretne przedmioty. Pierwsze 3 rundy rozegrasz przeciwko stworom neutralnym. Potraktuj te potyczki jako rozgrzewkę, w czasie której zarobisz dodatkowe złoto oraz zyskasz kolejne przedmioty. Warto zbierać kopie tych samych czempionów, ponieważ 3 egzemplarze tej samej jednostki łączą się w ulepszoną jednostkę drugiego poziomu. Analogicznie, 3 kopie jednostki na drugim poziomie łączą się w jednostkę 3-poziomową. To już rzadszy widok, ale niektóre pionki wyniesione na 3 poziom mogą stanowić kluczowy element naszych kompozycji lub nawet w pojedynkę zwyciężyć grę. Po lewej stronie ekranu możesz sprawdzić, jakie synergie wykształca twoja aktualna drużyna. Szukaj ulepszeń swoich jednostek w sklepie i nie bój się eksperymentować, zarówno z ustawieniem pionków na planszy, jak i z samymi połączeniami czempionów i synergii. Możliwości jest naprawdę mnóstwo. Skoro masz już na planszy swoją pierwszą drużynę, czas ją wyposażyć. Przedmioty, które dostajesz z rund neutralnych oraz z karuzeli, łączą się, dając potężne unikatowe bonusy. Możesz od razu uzbroić swoje jednostki, albo poczekać z przedmiotami na później, szukając perfekcyjnych połączeń i nosicieli. Jeśli sprzedasz jednostkę z przedmiotem, wróci on na twoją planszę i będziesz mógł go przekazać innemu czempionowi. Czas na pierwsze potyczki przeciwko innym graczom. Jednostki obierają swój cel automatycznie, dlatego ich ustawienie odgrywa często kluczową rolę. Warto pamiętać o samych statystykach i specyfice pionków. Dla przykładu, postawienie wytrzymałej jednostki przed postacią zadającą obrażenia to zazwyczaj dobry pomysł. Z każdym atakiem oraz otrzymanymi obrażeniami postaci zbierają manę, którą reprezentuje niebieski pasek pod stanem zdrowia pionka. Wypełnienie paska many oznacza użycie unikatowej dla danego czempiona umiejętności. Niektóre z nich poskutkują natychmiastową dawką obrażeń, inne wzmocnią statystyki naszej postaci, a jeszcze inne nałożą efekty kontrolne na przeciwną armię. Na zwycięstwo w potyczce składa się wiele czynników, których złożoność może z początku przyprawić o ból głowy. Jak zbudować perfekcyjną kompozycję? Czy im więcej synergii, tym lepiej? W jaki sposób rozdysponować przedmioty? Dajcie znać w komentarzach, który aspekt sprawia wam największy kłopot. Chętnie rozwijemy wątpliwości w następnych odcinkach. Za wygranie walki otrzymasz dodatkowe złoto, za przegranie stracisz punkty życia. Jeśli walka trwa wyjątkowo długo, włącza się dogrywka, w której wszystkie jednostki atakują dużo szybciej i ze zwiększoną mocą. Jeśli nawet ona nie wyłoni zwycięzcy, obaj gracze notują porażkę. Na następnej karuzeli możemy uzupełnić swój skład o nową jednostkę lub dorzucić nowy przedmiot do ekwipunku swojego carry. Tym razem gracze wybierają po kolei, parami. O pierwszeństwie na wszystkich karuzelach, poza pierwszą, decyduje stan zdrowia zawodników. Im niższy, tym szybciej zostaną wypuszczeni. Co rundę otrzymujemy trochę złota. Oprócz kupowania czempionów ze sklepu są 2 sposoby, jak możemy go użyć. Pierwszy to odświeżenie oferty sklepu za 2 sztuki złota, czyli tak zwany roll. Drugi to wymiana 4 złota na 4 punkty doświadczenia w celu wejścia na wyższy poziom, kiedy zdecydujemy, że to czas, aby dołożyć kolejną jednostkę do naszej drużyny. Złoto można również pomnażać. Za każdą 10 w banku otrzymasz dodatkową sztukę na początek następnej tury, aż do 5 bonusowego złota. Po 5 rundach przeciwko graczom mamy chwilę na oddech i kolejne starcie z neutralnymi stworami, z których możemy otrzymać następne przedmioty oraz zastrzyk gotówki. Tym sposobem poznaliśmy schemat gry w Teamfight Tactics. Walka ze stworami, 3 rundy przeciwko graczom, karuzela, 2 rundy przeciwko graczom i kolejna potyczka ze stworami.
Im późniejsza faza gry, tym wyższy poziom każdego gracza i coraz więcej jednostek na planszach, a więc więcej synergii, specjalnych umiejętności i obrażeń otrzymywanych za przegrane rundy. Jeśli twoja drużyna przestaje dawać radę, to najwyższa pora trochę porolować w celu znalezienia ulepszeń oraz nowych, silniejszych jednostek. Jeśli natomiast na tym etapie bez problemu radzisz sobie z przeciwnikami, może to dobry moment, żeby zainwestować trochę złota w wyższy poziom i rozbudować swoje synergie. Gdy pula punktów zdrowia danego gracza spadnie do zera, odpadnie on z rozgrywki, zajmując przy tym konkretne miejsce w tabeli. Gra toczy się do momentu, aż przy życiu zostanie tylko jeden, najmocniejszy w grze skład. O zwycięstwie decyduje wiele czynników: ustawienie, ulepszenia jednostek, odpowiednio dobrane przedmioty oraz łód szczęścia. Czasem trzeba obejść się smakiem, ale kiedy przyjdzie w końcu zwycięstwo, smakuje ono wyśmienicie. Myślę, że taka dawka informacji wystarczy na początek twojej przygody z TFT. Dalej, na co czekasz? Wskakuj do gry i pokaż im, kto jest prawdziwym strategiem.